Cześć, witajcie, Maczu Psychiatra. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego tak bardzo ciężko wyjść z uzależnienia. Będę mówił na bazie swojego doświadczenia, na bazie tego, co usłyszałem od osób, które zmagają się z rozlicznymi uzależnieniami i to, co cechuje te osoby, które wyszły z uzależnienia. Temat jest wielowątkowy, bo można się uzależnić od wielu substancji. Omawialiśmy to, ale po skrócie: przede wszystkim w Polsce to będzie to alkohol, mogą być to również narkotyki, jak dla przykładu też bardzo druzgocątce każdego. Sportfel portfel, będzie to też hazard. Te osoby zachowały się tym na samym początku, wtedy jeszcze, kiedy nie zmagały się uzależnieniem, tym, że czuły taką pustkę. Większość z nich powie, że w jakiś tam sposób byli sfrustrowani, nieszczęśliwi, dlatego ktoś powie, no ale uzależnienie, czy tam choroba alkoholowa, to choroba emocji i dlatego też ja czułem się ze sobą nieszczęśliwy, bo to jest tak, że ta osoba uzależniona czuje się nieszczęśliwa sama ze sobą i to nieszczęście nie może być adresowane... Y w kierunku świata. Czyli jestem nieszczęśliwy, bo ten i tamten do tego mnie doprowadzili, tylko ta osoba sama z natury nie ma poczucia takiego spełnienia, samozadowolenia, nie ma poczucia własnej wartości. Chodzi w świecie, w którym sami sobie zaczynają stworzyć problem. Stawiają przed sobą duże blokady. I co tu zrobić, żeby od tych problemów uciec? No, Jest iluzja uzależnienia. Czyli można mały kieliszaczek, on już sprawia, że jest miło. Dwa, trzy, cztery no to już jest ciepło, a później to już jest tak, że można się obudzić i pod stołem, jeśli się w którymś momencie tego, tej delikatnej, małymi kroczkami e, ścieżki do uzależnienia, w którymś momencie nie przerwie. E, taka osoba na samym końcu zmagająca się z uzależnieniem jest postawiona, załóżmy to, pod ścianą, i jej się mówi: Słuchaj, tracisz rodzinę, tracisz pracę, e, jeśli kontynuujesz e, przygodę z uzależnieniem e, lub kończysz to. I dajemy Ci kolejną szansę. Eee, osoby chcą się zmieniać, no i dobrze mówią: Nie, ja już to kończę, no ale jak to w tym powiedzeniu rzucić, bardzo łatwo, przecież rzucałem już wiele razy, tak samo i one próbują to uczynić. No i co się dzieje? Przyszły pierwszą fazę o detoksykacji, było ciężko, były poty. E, organizm skręcało od środka, organizm e, e, się domagał tej substancji, bo się tak przyzwyczaił, że bez niej już symbolicznie i dosłownie i przenosi nie potrafi żyć. E, stąd e, taka osoba, gdy już przejdzie ten okres detoksykacji, wręcz mogłaby się spodziewać, wow, wygrałem, e, to już jest e, ostatnia bitwa w tej wojnie w zwycięskiej dla mnie. A tu się okazuje, że nie, nie, mój drogi kolego. detoksykacja to jest pierwszy krok. Pierwszy krok, nie ostatni. I, jest takie, I są takie wielkie oczy. No chwileczkę, no to ja już nie piję dwa tygodnie e, lub trzy miesiące lub pół roku, no to przecież no, temat się zamknął, tak? no bo abstynencja świadczy o sukcesie. Niestety z praktycznego punktu widzenia powiem Wam, że jest to dopiero początek drogi, ponieważ zaczynają się odzywać demony z przeszłości. E, Emocjonalne kwestie nierozwiązane, którymi dana osoba zmagała się kiedyś tam, które postanowiła w którymś momencie przykryć niczym dywan, który miałby te wszystkie brudy swoje, rodzinne, osobiste, przykryć. No i się okazuje, że ten dywan znowu się otwiera, a tam widać po prostu papierków sprzed wielu, wielu lat. Na każdym z tych skrabeczków zapisany jest jakiś problem. I tych problemów jest tak dużo, że ta osoba czuje się. Nieszczęśliwa, czuję się niezadowolona z tego, co się wokół niej dzieje, i pojawia się tak zwane pojęcie żargonowe, które ja usłyszałem na, 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 w trakcie przebywania do działach odbykowych, Doktorze, z no, czym ja się mam cieszyć, jak ja jestem na do pościsku. I to jest coś, co szczera, szczera, uzależniona osoba Wam powie, szczera, uzależniona osoba również Wam powie, że da, uzależnienie daje mi frajdę, że to jest to, co, co oni lubią robić. E, niestety, e, w ich mniemaniu, już tego nie mogą robić, dlatego trafili na odwyk, ponieważ spotkały ich konsekwencje. To jest szczera odpowiedź i ja to cenię, bo szczerości trzeba zacząć, bo jeśli jeden drugiego będzie oszukiwał, e, to nie ma porozumienia. Nie ma i nic z tego nie będzie. E, Czyli zabieramy tej osobie takie narzędzie do czarowania świata. Czyli to uzależnienie zabieramy, to co im sprawiało, że to był ten Bożek, którego tak wiernie wierzyli, oddawali w pokłonie swoje życie i wszystkie finanse, które posiadali. Nagle go się zabiera, ta osoba zostaje z pustką. Swoim światopoglądzie, e, z przeszłością, bo ktoś mówi, to ten pijak. E, a ta osoba w sumie teraz nie wie, co dalej robić. Nie ma niczego. I teraz mam, na samym końcu powiem, co należy robić, żeby taka osoba wybrnęła z tego i w którymś momencie powiedziała, tak, walczyłem z uzależnieniem, ale wygrałem. Trzeba zbudować się na nowo. Powiedzieć łatwo gorzej zrobić. I dlatego tak mało osób z e, sukces, sukcesem kończy szybko dochodzenie do trzeźwości, ponieważ zbudować się na nowo to zapełnić sobie dzień tak, żeby ten dzień nie był męczący. Jeśli okazuje się, że w Waszym życiu każdy dzień, każdego miesiąca jest dla Was bardzo męczący, to znaczy, że coś jest złego, co doprowadzi do tego, że będziecie mieć problemy. Trzeba zbudować się na nowo w takim znaczeniu, że ten dzień upłynie względnie dobrze, na tyle, że nie będziecie mieli poczucia pustki i przegnębienia płynącej z tej pustki. Tego życzę, co jest bardzo trudne, ale dla przykładu powiem Wam, że takim dobrym konceptem na walkę z uzależnieniem to też jest ratowanie innych z uzależnienia. Dla przykładu Stara szkoła terapeutów odwykowych wywodzi się z tych, którzy kiedyś zmagali się z tym uzależnieniem. I oni przybrali te nowe szaty. Nowe szaty odrzucili tę te szatę alkoholika, a przywdzieli taką szatę osoby trzeźwej, niosącej posłanie trzeźwości. I one pokazują swoją postawą, że można robić to inaczej, i tą całą energię, którą kiedyś marnowali na konsumpcję czegoś tam, Teraz oni tą energię poświęcają sobie, a budują też i ją, przez to, że niosą to posłanie trzeźwości. I okazuje się, że można siebie pokazać w tej nowej roli. Jeśli wy w tą nową rolę wejdziecie, to wtedy się okaże, że można. To jest może ciężkie do wykonania w ciągu kilku dni, ale musicie wiedzieć, że jeśli uzależnienie trwa 12 lat no to nie możemy liczyć na to, że coś się skończy w przeciągu dwóch dni. Ale wspólny mianownik, czyli wspólny cel i coś, co doprowadzi do rozwiązania tego problemu, to jest budowanie siebie na nowo, trzeba mieć na nowo na siebie pomysł. To jest trochę tak, jakby ktoś nam dał czyste pliki kartek papieru i powiedział: słuchaj, napisz scenariusz na tą osobę. Taką pozytywny scenariusz, który doprowadzi do tego, że taka osoba będzie miała cel by wstać dnia następnego, żeby jej się chciało, żeby ona na coś czekała, ale nie, żeby tylko goniła za tym czymś. Trzymajcie się, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, sukcesywnie będę na nie odpowiadał. Na razie, cześć.